Społeczne Wynalazki, podcast o innowacjach społecznych. Rozmawiamy o niezwykłych rozwiązaniach całkiem przyziemnych problemów, małych pomysłach na wielkie przełomy. Zapraszamy ludzi, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie: innowatorki, działaczy, osoby z trzeciego sektora czy świata nauki. Dziś porozmawiamy z Robertem Statkiewiczem z Fundacji Ludzie i Medycyna. Wspólnie będziemy odczarowywać stereotyp, że mówienie o chorobach to tylko domena lekarzy i poziomy różnych substancji w ciele. Robert opowie nam o aplikacji Pacjenci Pacjentom, która pomaga chorym na choroby przewlekłe wymieniać się swoimi doświadczeniami. Wspomni także o roli badań w projektowaniu innowacji społecznych. No to witamy w kolejnych społecznych wynalazkach. A moim gościem jest Robert Statkiewicz. Dzień dobry. Badaczom w, i antropologom w Fundacji Ludzie i Medycyna. Zajmujesz się badaniami UX, jeśli dobrze pamiętam tam, User Experience, doświadczeniami użytkownika, o, może mówiąc ładnie po polsku, i co jeszcze? Jak chcesz się jeszcze przedstawić? I co jeszcze? Jestem w zarządzie też fundacji. Mamy czteroosobowy zarząd. Eee, oprócz tego, nie, to chyba są takie najważniejsze rzeczy. Oprócz tego, też wykładam zajęcia, właśnie gdzieś związane z tym, co robię w fundacji, czy to właśnie na SWPS-ie, czy też zdarzyło mi się właśnie e, zresztą na antropologii, i etnologii na UW. Eee, I to chyba są takie moje największe tutaj rzeczy, o których mogę w sobie powiedzieć, takie najważniejsze. No dobra, a właśnie jesteś z tytułu tutaj z tytułu działania w ludziach i medycynie w tej fundacji Zgadza i się czym się fundacja. zajmujecie. Czym się zajmujemy? To jest bardzo dobre pytanie. Otóż celem fundacji samej w sobie Fundacji Ludzie i Medycyna jest to żeby w jakimś stopniu normalizować obraz choroby, czy raczej pokazywać, że ta choroba ma bardzo różne wymiary. Tak, My jesteśmy raczej po to, żeby dawać narzędzia ludziom, do tego, żeby radzić sobie jakoś w tej skomplikowanej rzeczywistości, w której jakby wszyscy żyjemy, ale też dla tych osób, które właśnie na przykład mierzą się gdzieś z diagnozą choroby przewlekłej somatycznej głównie, ale jesteśmy też po to, żeby wspierać i najbliższych tych osób. Naszym takim marzeniem jest też to, żeby wspierać wspierać profesjonalistów, którzy mają styczność z właśnie pacjentami, czy z osobami z doświadczeniem Dobra, to choroby przepraszam, tu cię zatrzymam, bo Dobra. ty bardzo dużo wątków wy, tak. wy, wymieniasz, a e, myślę, że będziemy mogli je sobie powoli, e, powoli jakoś rozwikłać. Um, to zacząłbym od tego obrazu choroby, bo e, naj, e, najpierw powiedziałeś o, o obrazie choroby, to brzmi jak takie właśnie mhm. duże, odgórne pojęcie e, i nie wiem, czy to, jak, e, to, m, to trochę filozoficznie brzmi, a potem mówisz o chorobie przewlekłej, czy Specjalizujecie się w mhm. jakichś konkretnych chorobach, czy. Jedyna taka specjalizacja chyba, jeżeli chodzi o te choroby, to bardziej to są te choroby somatyczne, tak, czyli związane jakby z funkcjonowaniem ciała, gdzieś tutaj taką gospodarką na przykład hormonalną, e, bardziej niż takie na przykład choroby psychiczne, tak. Mhm. E, natomiast nie ukrywamy, że coraz częściej widzimy, że to też jest bardzo ważna grupa osób czy pacjentów, no, którzy gdzieś może potrzebują tych narzędzi. Natomiast na dzień dzisiejszy. Dla bezpieczeństwa też tych osób, po mm -hmm. prostu, i bazując na naszej wiedzy, no, skupiamy się faktycznie na e, tych osobach, które mają właśnie te choroby przewlekłe somatyczne. Mm -hmm. Czyli na przy, takie przykłady, jak nie wiem, nowotwory, łuszczyca, celiakia. Nowotwory, łuszczyca, celiakia, e, też e, choroby rzadkie, na przykład nerek, wieloterbielowatość. Jakby tak naprawdę ta definicja chorób przewlekłych, somatycznych jest tak no dość szeroka i zobaczymy, czy tam naprawdę mm -hmm. bardzo dużo gdzieś z tych jednostek chorobowych może się pojawić. E, Um, ale myślę, że cukrzyca też jest taką chorobą, oczywiście, mhm. no, tak. łuszczyca, no, dużo by wymieniać no to obraz choroby, no bo zajmujecie się normalizowaniem obrazu, obrazu choroby. Tak, to było chyba niefortunne jakby trochę stwierdzenie, nie, natomiast nie, nie, jeżeli to... przejdziemy do tego obrazu Aha. choroby, to tutaj też napomknę o tym, że w ogóle 11 lutego organizujemy konferencję, na której między innymi właśnie będzie poruszany ten temat. W momencie, kiedy publikujemy ten odcinek, konferencja o chorowaniu po ludzku zdążyła się już odbyć. Informacje o poruszonych tematach, sylwetki prelegentów, a niedługo także nagrania z konferencji, znajdziecie jednak na stronie ludziejmedycyna.pl, ukośnik Konferencja. Żeby właśnie zobaczyć te bardzo różne obrazy choroby, teraz o co chodzi, tak upraszczając? Obraz choroby to jest to, jak. Tak naprawdę my, a raczej różne grupy społeczne, postrzegają chorobę, osobę chorą, jej najbliższych. Mm -hmm. I jeżeli sobie wrócimy do takiej koncepcji, bardzo popularnej, czy to w antropologii medycyny, czy w psychologii zdrowia, była ona też rozpowszechniana przez Adama Claymana, czyli takie, jakby. Trójwymiarowość doświadczenia choroby w ogóle. Także z jednej znaczy? już, już tłumaczę, oczywiście. Czyli z jednej strony e, mamy tę chorobę jako e, disease. Będę mm -hmm. tutaj mówić po angielsku, bo niestety po polsku nie mamy jeszcze do tego tłumaczenia. Natomiast to disease mówi o takim całym biomedycznym wymiarze choroby, tak? Czyli o tym, co się dzieje w naszym ciele, jak te normy są przekraczane lub nie. I to jest chyba taka jedna z tych popularnych powiedzmy obrazów chorob, z którymi się na przykład spotykamy, jak idziemy do lekarza. Tak, to jest w normie, to nie jest tutaj powiększona, śledziona, i tak dalej, i tak dalej. Drugim takim wymiarem jest sickness. I to mhm. jest to, jak społecznie się postrzega pewnego rodzaju choroby, czy w ogóle osoby chore. I jest jeszcze taka trzecia perspektywa o której mamy wrażenie, że przynajmniej na gruncie polskim, czy się zmienia oczywiście, ale zapominamy. I tym ostatnim wymiarem jest illness, czyli mhm. takie jednostkowe postrzeganie choroby. Jak ja jako osoba, która doświadczam jakby tej choroby, jak ja ją postrzegam, jak ją widzę, jak ja funkcjonuję w życiu codziennym, tak? I bardzo często te trzy perspektywy mogą być zupełnie różne, mhm. natomiast to, o co nam chodzi może z tą normalizacją jest właśnie też to, żebyśmy w myśleniu o chorobie myśleli właśnie o tym wymiarze Illness, o tym jak na przykład właśnie osoby chorujące postrzegają w ogóle to swoje doświadczenie, czy jak to osoby z ich otoczenia postrzegają te doświadczenie, bo też jeżeli tak spojrzymy sobie na kontekst polski, tutaj głównie mhm. będę mówić, no to bardzo obecnym tym takim wymiarem tego sickness, które też może chcemy troszeczkę zmienić, jest postrzeganie no, głównie tego, że no, choroba przewlekła to jest dramat, tak? I mm -hmm. że nie można mieć, jak ktoś jest chory, przewlekle, to tak, nie wiadomo, jak rozmawiać z tą osobą, nie wiadomo w sumie, co ona robi, nie wiadomo tak naprawdę, co tam się u niej dzieje. Jest takie przeświadczenie, że ta osoba jakby non stop jest w dramacie, w, nie wiem, w jakiejś traumie, że za bardzo to już nic nie może robić, i jest trochę też w pewnym sensie gdzieś tam wykluczana z niektórych rzeczy to się oczywiście pewnie trochę bierze z tak zwanej troski, tak? Czyli, że no, ktoś jest Jasne. chory, to ty tego nie rób, tak? Jakby my zrobimy mm -hmm. za ciebie, to sobie odpoczywaj i tak dalej. Natomiast jeżeli faktycznie my popatrzymy na te różne takie historie, jakby illness, nie będę ukrywać, są takie przypadki, że ktoś właśnie na przykład osobiście postrzega tę swoją chorobę jako właśnie barierę, nie wiem, coś, co no, zwaliło mi życie, krótko mówiąc, ale... Jest też mnóstwo innych obrazów tej choroby. Są na przykład osoby, które no. Tak naprawdę ich życie, przez to, że zachorowały, zmieniło się o 180 stopni i to na lepsze, na przykład, bo znalazły na przykład sens życia. To, o czym czasami wow. się na przykład nie mówi, to o tym, że jest coś takiego w. Oczywiście nie u wszystkich, nie będę uogólniać, ale to akurat wiem od Alicji Sekret, z którą jestem w zarządzie, że to, co się czasami zdarza, na przykład po leczeniu onkologicznym u pacjentek z rakiem piersi, po zakończonym leczeniu mogą, Wystąpić objawy depresji, bo się straciło jakiś cel w życiu. Mhm. I już na przykład nie ma do czego jakby dążyć, trzeba jakby na nowo trochę szukać tego celu w życiu. I bardzo często jest tak, że faktycznie te osoby odnajdują ten cel. Drugie jest też takie, że czasami, zwłaszcza w przypadku tych chorób, które na przykład są przewlekłe i mamy od urodzenia, no, one wchodzą w normalny tryb naszego dnia, tak? To jest mhm. trochę tak, jak była na przykład debata o niepełnosprawności. W przypadku osób, które na przykład no, rodzą się z tą niepełnosprawnością, tak, no, one jakby niczego nie straciły. Jakby ten komfort ich życia, jakby się nagle nie zmienił dramatycznie, jakby no. To jest taka ich codzienność po prostu. Więc... Pewnie dobrym przykładem są osoby głuche przez duże G, których w ogóle często nie, no nie, nie należy chyba traktować jako niepełnosprawnych, tylko często mówi się o nich jako o członkach innej kultury, czy innego języka, tak? kultury głuchych. Dokładnie. Też uważam, że to jest bardzo dobry przykład. No i też oczywiście zobaczymy, że jeżeli są te takie społeczności, myślę, że to naprawdę jest dobry przykład. Bo jak sobie zobaczymy właśnie takie społeczności, czy na przykład osób z doświadczeniem cukrzycy, pierwszego stopnia, tam też się wytwarza trochę taka powiedzmy no kultura po prostu w mm -hmm. jakimś sensie. Tego jak się funkcjonuje właśnie na co dzień, czy jak się funkcjonuje e, tak w tej grupie osób, które też mają doświadczenie tej cukrzycy, na przykład z tymi osobami, które nie mają tego doświadczenia. Okej, okay. nie pamiętam jak się zaczynało pytanie, ale czuję, że te trzy, te trzy poziomy jakby choroby, no właśnie to e, sickness, illness i... Disease. E, jakby dobrze wytłumaczyłeś, zajmujecie się tymi dwoma, ale najbardziej najbardziej samym illness. Tak, to bym powiedział, że to jest chyba ten taki nasz główny gdzieś obszar działania, bo też oczywiście jednym z takich celi czy celów statutowych fundacji jest takie dbanie o zdrowie. Psychiczne, jakby właśnie osób, które doświadczają gdzieś tych chorób przewlekłych. I to znowuż ma jakby bardzo różne wymiary, bo oczywiście znowuż jestem taki, jak ja mam, jakie ja mam podejście do tej choroby, ale też z drugiej strony, no, jak społeczeństwo, w którym żyje, podchodzi do mnie, tak? I, I tutaj też nie ukrywam, że są jakieś wyzwania, pewnie dla części tych osób, właśnie na, takiej, na takim gruncie emocjonalno-społecznym. No dobra, a w jaki sposób to robicie? To znaczy, wiem o paru Waszych inicjatywach, ale yy, nie będę uprzedzał. Jakimi środkami zmieniacie to postrzeganie? Jasne. Yy, przede wszystkim tutaj zapraszam też, yy, nie wiem, słuchaczy, osoby oglądające yy, do odwiedzenia naszej strony, yy, ludziejmedycyna.pl, yy, gdzie można jakby zobaczyć całe portfolio naszych działań. Ale jeżeli chodzi o takie najważniejsze działania, będę upraszczać, bo też niektóre projekty po prostu teraz się toczą. Yy, Jednym z nich to na pewno są takie spotkania z psycholożką zdrowia Anią Harką u nas w fundacji które też w dużej części są odpłatne, są po preferencyjnych stawkach oczywiście, ale też pierwsza konsultacja jest zazwyczaj za darmo innymi takimi naszymi działaniami które robimy w tym kierunku jest na przykład projekt kartek nazwy okoliczności lub kart do rozmawiania o śmierci po prostu no, i takim trzecim naszym bardzo dużym w sumie projektem, i on faktycznie jest duży, on jest taki ciągnący się, jest aplikacja Pacjenci Pacjentom, która właśnie służy do tego, żeby, da, żeby osoby z doświadczeniem choroby mogły dawać sobie wzajemnie takie wsparcie emocjonalne i społeczne z wykorzystaniem właśnie nowych technologii. Są to trochę takie środki interwencyjne, bym powiedział, mm -hmm. natomiast one też się biorą z takiego założenia, że trochę. Nie ma chyba co czekać na zmiany systemowe, bo to może potrwać lata. Więc, tak jak mówiłem na początku, chcemy dawać narzędzia, żeby właśnie ktoś w momencie, nie wiem, czy kryzysu, czy po prostu potrzeby, czy, czy ciekawości, mógł sięgnąć do takich narzędzi. Inną naszą taką działalnością jest. Dobra, też... a zatrzymajmy okay. się. Ja za dużo Zatrzy... gadam. Przepraszam. gadam. Nie, no to, to jest podcast. On jakby służy do gadania, jest przestrzenią mhm. do gadania. Oj, przepraszam. <gadam> w, w porządku, to się wytnie. W każdym razie chciałem, żebyś powiedział coś więcej o e, aplikacji właśnie pacjenci pacjentom, no bo mówisz, że to jest taka rzecz, która no, rzeczywiście nie, nie zapewni systemowej zmiany, jest jakąś aplikacją, która e, służy do mentoringu jeśli dobrze usłyszałem, albo może sobie domyśliłem na podstawie tego, jak się wcześniej przygotowywałem do podcastu, e, e, właśnie pac, e, pa, pacjenckiego. E, czy w ogóle skąd wam przyszedł do głowy ten pomysł? No bo nigdy o niczym podobnym nie słyszałem, a na pewno nie na polskim gruncie. I właściwie dlaczego aplikacja? To są bardzo dobre pytania. To jest w ogóle też taka, taki moment, gdzie ja gdzieś wstąpiłem w ogóle w, do fundacji. I to był taki moment, kiedy my tak naprawdę spotkaliśmy się z Anią Harko i z Alicją Sekret, bo one właśnie przystępowały do inkubatora innowacji społecznych sektora 3.0. No i trochę potrzebowały takiego wsparcia właśnie badawczo-projektowo-UX-owego w tej koncepcji. My się też po prostu gdzieś wcześniej spotkaliśmy przy pracach akurat z mojej poprzedniej pracy przy tworzeniu krótkiej instrukcji o poronieniu, bo była to jedna z niewielu fundacji, która właśnie w jakiś sposób... Tak, w ciekawy sposób mówi o, o śmierci, po prostu, tak, ale nie tylko. Właśnie chodziło o ten projekt kartki, przepraszam, uh -huh. kart do rozmawiania o śmierci. Natomiast faktycznie to jest ten punkt startowy, gdzie my się poznajemy, i to też jest e, ciekawe, bo to jest pomysł, y, który y, wyszedł od Alicji i z jej własnego doświadczenia, jako właśnie pacjentki onkologicznej, y, która gdzieś tak na podstawie analizy tego, jak na przykład y, to wyglądało, na, podczas chemioterapii, czy w ogóle takiego całego jej doświadczenia, było to, że e, fajnie by było mieć taką osobę, która by poprowadzi przez tę nową codzienność, w której się znajdujesz, tak? Bo dużo rzeczy jest nowych, dużo rzeczy nie tak wiesz. No to jest tak naprawdę uczenie się jakby wielu rzeczy... Na raz, na nowo, i nie zawsze to są super łatwe czy oczywiste rzeczy. To też się wiąże, jak oczywiście, z dostępem do wiedzy, który no nie jest równy dla wszystkich osób w naszym społeczeństwie. Więc Alicja właśnie miała taki pomysł. Stwórzmy aplikację. Dobra, a tu Cię zatrzymam. Tak. Zapytam podstępnie, a dlaczego taką osobą nie jest lekarz na przykład do tworzenia aplikacji? Y nie, czy? nie tworzenia aplikacji, tylko y fajnie, żeby była osoba, która Ach, cię poprowadzi. Dobrze, już rozumiem. Okay. E no bo jakby to jakiś taka mogła być pierwsza myśl kogoś, mhm. kto posłucha, znaczy dowiadujesz się, masz tę diagnozę, no to kto się najlepiej zna na chorobach. No. Jasne, rozumiem. To jest w sumie dobre pytanie, odpowiem na nie po swojemu i wrócę do tych trzech kręgów po Dobra. prostu. Lekarz świetnie reprezentuje tę całą domenę disease, tak? Mhm. E natomiast no, niewielu lekarzy jakby samych znaczy na pewno są tacy, którzy przychodzili. Mhm. Natomiast no, nie wszyscy i prawdopodobnie nie wszystkich trafisz, którzy przychodzili przez ten sam proces leczenia, co ty w twojej chorobie. No, statystycznie masz bardzo małe prawdopodobieństwo trafienia do lekarza, który przychodził. Twoją, tak, tak. Natomiast y, też lekarz będzie patrzeć znowu na ten wymiar choroby, przede wszystkim z tej perspektywy disease czyli właśnie takiej biomedycznej tych wszystkich takich wskaźników. To, czego on nie może jakby zapewnić i co też często robią lekarze, też nie zapominajmy, że po pierwsze no, oni są szkoleni głównie w tym wymiarze, po drugie wiemy, co lekarze mhm. mówią na przykład o czasie, który mają do poświęcenia na pacjentę. Tak? I nieraz się zdarza tak, nawet że lekarze sami przekazują na przykład numery do pacjentki, którą mieli i tak dalej i tak dalej, ponieważ jest cała jakby otoczka dookoła właśnie tego doświadczenia choroby, no, której lekarz nie do końca może znać, nawet po prostu z własnego doświadczenia, czyli na przykład jakie uczucia mogą towarzyszyć w jakimś tam konkretnym stadium, jakie na przykład wsparcie prawne możemy liczyć w mm -hmm. przypadku no, naszej sytuacji tutaj, tak? Jak się dobrze przygotować na niektóre rzeczy, na przykład jak się przygotowywać na kolejne wizyty lekarskie, jak się przygotowywać, nie wiem, na chemioterapię i tak dalej, i tak dalej, tak? Nie wy też, yy, znaczy podejrzewam, że może wiedzieć, jeżeli rozmawia ze swoimi pacjentami, pacjentkami, osobami pacjenckimi, yy, ale jednak też nie ma takiego pierwszoosobowego właśnie doświadczenia, że jak radzić sobie nie wiem, no w trudnym kryzysie, który teraz mam w trakcie choroby. Albo co, jakie mieć na przykład takie strategie, no nawet zapisywania się do lekarza, czy po prostu strategie gdzieś tam nauki, yy. Powiedzmy takiego nowego ciała, bo to też czasami się zdarza w przypadku tych chorób przewlekłych, że no coś się zmienia w naszym ciele, tak? Czy to mm -hmm. na przykład po, no nawet w raku piersi, dajmy na to, tak? Na przykład nie ma się już potem tym jakiejś części węzłów chłonnych, no i też na przykład nie można ćwiczyć tak jak do tej pory, tak jakby trzeba się nauczyć trochę na nowo tego ciała, i właśnie taki, taka osoba z tym podobnym doświadczeniem, tutaj super, żeby jakoś nam podpowiedzieć albo wypracowywać razem z nami tak naprawdę te nowe takie sposoby no, poruszania się w świecie. I tu pojawia się aplikacja? Pacjenci pacjentom, dokładnie. Mhm. E, tak jak mówiłem właśnie, Alicja była pomys pomysłodawczynią. E, no i przystępując do tego konkursu, e, trochę też burzowaliśmy ten pomysł, tak? No bo e, pierwsze jest takie pytanie, no, dobra, po co budować aplikacje? W sumie jak są grupy na Facebooku, tak, mhm. które jakby zrzeszają tych pacjentów. E, i faktycznie tam następuje ta wymiana wiedzy, może wychodzić wsparcie i tak dalej, Natomiast faktycznie wyszło na to, że bardzo często te grupy są kierowane w bardzo konkretne jakby jednostki chorobowe, a są też pacjenci, którzy mają kilkanaście chorób tak, ze sobą powiązanych i one jakoś wpływają na tę codzienność. Druga sprawa jest też taka, że jednak forum jest czymś publicznym. Mhm. Nie każdy ma na to ochotę, i też jak robiliśmy badania, żeby w ogóle zobaczyć, czy to ma sens, wyszło nam, że jednak jest spora część pacjentów, która ma opory przed forum, jakby z wielu powodów. Jakby po pierwsze pewnie jakiś wstyd, ale też to, co wychodziło, że na przykład e, takie złote rady, które tam padają pod mhm. postem, który się umieści, tak, że źle robisz, trzeba tak, a ktoś mówi, a nieprawda potrzeba tak i jakby znowu druga sprawa jest taka, że, te że chore... ta komunikacja nie jest jeden na jeden, Dokładnie. tylko ktoś się może kłócić o twoją sprawę, a ty musisz na to patrzeć. Na przykład, tak i jakby nie dalej nas to gdzieś prowadzi, no plus ten faktycznie brak, powiedzmy takiej intymności, jakby nawiązywania mhm. relacji z tymi ludźmi, bo wiadomo, że jeżeli ja z kimś rozmawiam, na jeden i nawet są takie scenariusze, i jest możliwe, że gdzieś tam bardziej dojdziemy do tego, że hej, słuchaj, mi to nie pomaga, czy możemy jakby troszeczkę zmienić tutaj podejście. To, co też wspomniałeś na początku o tym, czy to jest aplikacja mentoringowa. No miała być na początku, okazało się, że nie jest mentoringową okay, w końcu. Gdzieś to musiałem przeczytać po tak, prostu. W... W... podejrzewam, że to przez to, że mieliśmy stare materiały na stronie internetowej, mhm. bo ona też była budowana wtedy, jak my w ogóle testowaliśmy ten kontakt. Czy on ma sens? Natomiast mhm. Właśnie w trakcie badań wyszło nam na to, że to pojęcie takiego mentora nie jest najlepsze w ogóle i my zrewidowaliśmy ten pomysł, bo te osoby, które my gdzieś tam upatrywaliśmy jako właśnie mentorki, czy te osoby mentorskie absolutnie się tak nie czuły. I to, co nam wyszło w trakcie badań, że jednego dnia, okej, okay, ty się możesz czuć, że możesz kogoś wspierać, ale za tydzień to już tak nie jest. W sensie, że to ty mm -hmm. możesz jakby potrzebować na przykład tego wsparcia. I to też jest jedna z takich rzeczy, która gdzieś tam wpłynęła na to, jak ta aplikacja na samym końcu działa. Okej. Okay. To, co mnie zaciekawiło, jakby oprócz tego, co, co teraz powiedziałeś, no to kwestia: powiedziałeś, że się zburzowaliście. Rozumiem, że chodzi o burzę mózgów i że jakby podaliście w wątpliwość samą, samą sensowność waszej idei. Mhm. No, czyli, że to jakby rozważaliście sytuację, w której jednak zrezygnujecie z aplikacji albo porzucicie ten pomysł? Niespecjalnie. Tutaj akurat, bo mówię, przystępując z tego inkubatora musieliśmy mieć już ten pomysł, natomiast w trakcie trwania inkubatora my w ogóle sprawdzaliśmy, właśnie czy to ma sens, czy nie i tak dalej. Natomiast no, wyszło na to, że jednak ma to sens. W ogóle taki bardzo wczesny pretotyp naszej aplikacji, mhm. to była strona na Facebooku. Znaczy, że nie grupa. strona, tylko grupa na mhm. Facebooku, tak? E, I my też tam mogliśmy właśnie obserwować, jak to działa. Nie do końca to pyknęło generalnie w wersji grupy facebookowej, e, no bo znowuż jakby pojawiły mhm. się właśnie te wątki, które mieliśmy. E, wykorzystywaliśmy no, naprawdę gro mechanizmów, które te takie mhm. grupy dają, między innymi to, że tam też są właśnie takie grupy mentoringowe i było mhm. można sobie wchodzić jakby w zakładkę i zobaczyć, kto jest mentorem, a kto nie i tak Dalej. Natomiast no, nie do końca, podejrzewam, wszyscy wiedzieli, jak to działa, I, yy, i tak. Natomiast my tam testowaliśmy dzięki temu w tej grupie jakieś takie różne podejścia, które mieliśmy do tej aplikacji. Inną taką właśnie rzeczą na to, żeby przetestować, czy to ma sens, było zrobienie landing page'u. To jak nawet mhm. jeszcze nie mieliśmy aplikacji, tak. Czyli takiej strony, gdzie wchodzę i mogę sobie przeczytać o tym pomysle. I my śledziliśmy po prostu, ile osób, jakby klika Tak, chce się dowiedzieć więcej na mhm. tej aplikacji i to on potem przekierowywało na taką stronę, że no jeszcze aplikacja jest w budowie, tralala, tralala. Ale jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, zainteresowany, co dalej się będzie działo z tą aplikacją, kiedy wychodzimy, zostaw maila do siebie. Mhm. to generalnie zostawianie maila w internecie, no to jest taki wysoki, no że ktoś musi być bardzo tak, zadeklarowany. Tak. Mało ludzi to robi, jeżeli naprawdę im nie zależy. Tak. Więc nam generalnie wyszło w tych testach, że ten Przycisk jakby dowiedzieć się więcej, kliknęło prawie 70% e, mhm. osób, które w ogóle odwiedzały tę stronę. Ona też była tam targetowana, głównie właśnie do osób, y, które y, są głównie osobami pacjentkimi, też specjalistami, ale mhm. co na, dla nas jeszcze było tak, że tak, takie zadowalające, było to, że bardzo dużo osób zostawiło te maile nawet później. I to był trochę dla nas mhm. taki miarodajny znak, że okej, okay, coś jest na rzecz jest potrzeba generalnie, tak. Więc to, te, to chyba taki sposób, w którym mogę się podzielić właśnie, jak można w ogóle sprawdzać, czy ten pomysł ma sens, czy musimy zrobić fikołka i się zastanowić, okej, okay, co tu nie działa, jakby jaka potrzeba nie została spełniona. Inną też taką rzeczą, która nam wyszła totalnie przypadkowo w trakcie testów aplikacji, gdzie my testowaliśmy jakby też sam koncept, czy to jest zrozumiałe, było to, że na początku mieliśmy bardzo standardowy taki pomysł tego, jak tam można sobie założyć konto i się logować, i dosłownie drobnym maczkiem na dole było: Załóż anonimowe konto. I to, co nam wyszło w trakcie badań, o czym my też na początku nie wiedzieliśmy, i to naprawdę było takie zaskakujące, mm -hmm. bo w całej tej puli wszystkich osób wszyscy o anonimowe konto i cyk. Więc wtedy my też zrozumieliśmy, że takim dużym naszym atutem jest właśnie to, że w tej aplikacji możesz być anonimowy, anonimowa, anonimowe. Mm -hmm. Oczywiście możesz pisać, nie wiem, podawać swoje dane. My trochę też mm -hmm. nie mamy na to wpływu, natomiast możesz pozostać anonimowy. Możesz wejść w kimś te relacje, będąc dalej osobą anonimową i raczej nikt ciebie nie, nie że tak powiem, nie wyśleci tak jak na Facebooku, po imieniu. I tak dalej i tak dalej. Jeżeli ty chcesz podzielić się z tymi danymi, nie zachęcamy do tego. Mm -hmm. Natomiast no, też wychodzi z takiego założenia, że my nie możemy jakby zabraniać takich rzeczy. Okej, okay, czyli coś, co o, o, początkowo było tym drobnym druczkiem, czyli jakąś było dodatkową funkcjonalnością, mm -hmm. stała się takim, nie wiem, no, kul Kuluch. Kuluch. Tak, kluch, tak no. Bo, y ale rzeczywiście większość ludzi zakłada te konta anonimowe. Czy... Nie mamy w ogóle tej opcji jakby zakładania konta nieanonimowego. Jakby uspójniliśmy to, że jest to po prostu jedno jakby załóż konto i że faktycznie tym atutem takim naszym wybijającym się jest ta anonimowość, bo tutaj no też od mhm. razu mówię, um, jeżeli budujemy jakieś rozwiązanie, no to raczej nie jest tak, że ono jest dla wszystkich, tak jakby wymieniłem mhm. Że często ludzie mają takie założenie, żeby właśnie trafić do jak najszerszej grupy odbiorców, odbiorczyń. Natomiast stworzenie takiej rzeczy, która jest dla wszystkich, bardzo często powoduje, że koniec końców. Nikt jej nie chce, jakby nikt jej nie potrzebuje, bo nie może mhm. tam trochę jakby znaleźć tych właśnie swoich potrzeb, szczególnie na początku budowania takiej rzeczy. Więc na pewno tutaj też muszę powiedzieć, to nie jest tak, że ta nasza aplikacja jest absolutnie dla każdej jakby osoby, która ma doświadczenie choroby, bo wiadomo, mhm. są też na przykład takie osoby i wiemy to z badań, które na przykład no, mają takie podejście, a tam gadanie nic nie pomaga generalnie. Także tutaj trzeba jakby wiedza medyczna i tak dalej, i tak dalej. Niemniej co nam wyszło, jakby też zaskakująco trochę w trakcie tych badań, że te osoby dalej były zainteresowane tą aplikacją, tak? I one też się nas pytają, a kiedy to wychodzi? Bo bym tutaj chciał sobie po, pobrać i zobaczyć, mm -hmm. jak to działa. E, więc to, no i druga też jest taka sprawa, że faktycznie, e, jeżeli ktoś na przykład kocha grupy facebookowe, no to prawdopodobnie ta aplikacja nie będzie gdzieś taka najlepsza na ten moment, ale też mm -hmm. nadchodzą zmiany pewne w aplikacji, które może jakoś odpowiedzą na te właśnie takie potrzeby, powiedzmy, dyskutowania w większej grupie, no ale znowuż to jest jakby tylko jeżeli ktoś ma na to ochotę i wolę. Jasne. Skąd można ją pobrać? Y, można ją pobrać ze sklepu Play i także od niedawna ze sklepu y, iOS-owego, Apple App Store, up, dokładnie. Mm -hmm. y, my teraz y, też, nie, nie ukrywam trochę, jakby walczymy z tą aplikacją, natomiast faktycznie będą bardzo duże zmiany, bo y, mieliśmy bardzo super projekt. Dofinansowywany z, muszę sprawdzić, przepraszam, ale to będzie z aktywnych obywateli mhm. funduszu krajowego, funduszu krajowego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Dobra. i bardzo... Formułka została wypowiedziana. <gry> tak, też tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mówię o tym, bo naprawdę, jeżeli chodzi o takie, do, takie do w ogóle dofinansowanie, czy w ogóle relacje z takim grantodawcą, to my tutaj jesteśmy zachwyceni i też nie ukrywam, że to jest taki największy grant, jaki w ogóle dostaliśmy w fundacji, i to on nam bardzo tutaj pomógł nad tym, żeby i rozbudować fundację, i rozbudować projekt, ale też wdrożyć właśnie z takim podejściem w ogóle do tworzenia, jakby produktów, do tworzenia trzy rozwiązań, mhm. po prostu, które jest gdzieś nam bardzo bliskie, też jest bliskie tej idei naszej fundacji, czyli projektowaniu partycypacyjnemu. To znaczy. To znaczy, że do rozw tworzenia rozwiązania, Zapraszamy grupę reprezentującą naszych odbiorców. I oni jakby robią te wszystkie aktywności, takie projektowo-badawcze, razem z nami. Oni nabywają jakichś nowych umiejętności. Natomiast czemu to jest ważne? Dlatego, że oczywiście my, znaczy inaczej. Też w zespole naszej fundacji oczywiście są osoby z tym doświadczeniem choroby przewlekłej, natomiast no my też już wpadliśmy w jakąś tam rutynę i też tak jak rozmawialiśmy, no nie jest tak, że jak chorujesz przewlekle, no to już absolutnie wszyscy postrzegają wszystko mm -hmm. tak samo jak ty. I dlatego my właśnie robimy właśnie dużo badań, analiz, czy takich testów bardzo prostych u mm -hmm. nas, po to, żeby mieć jak najwięcej informacji do tego, żeby podejmować takie. To się mówi, y, informowane decyzje, tak? Że nie podejmujemy decyzji na zasadzie, a bo ja mam takie wrażenie, y, albo mm -hmm. wydaje mi się. Tylko właśnie przykład mamy takie i takie dane, analizujemy to sobie i potem mówimy, okej, okay, no to wychodzi na to, że najlepiej by było chyba zrobić to. Natomiast my wciąż mamy ten gdzieś nasz taki filtr poznawczy, czyli to, mm -hmm. jakie my mamy nawyki, jak patrzymy na świat. I w tej metodzie projektowania partycypacyjnego właśnie bardzo cenne jest to, że te osoby z tej grupy takiej naszej odbiorców, one jeszcze trochę nie są przesiągnięte jakby taką, czy nawet grantozą, czy fundacjozą, tak to nazwijmy sobie kolokwialnie tutaj. Mm -hmm. I one też mają bardzo często takie świeże, Spojrzenie na to, tak? I one dzięki temu. Tak, nie myślą w kategoriach systemu, tylko w kategoriach wyłącznie swoich problemów. I... No właśnie, też nie, bo jakby my, na przykład, w trakcie tego problemu, o. razem z nimi przeprowadziliśmy dalej, jakby badania y -hmm. na to, co my chcemy rozwiązać. I to też było dla nich takie w ogóle otwierające bardzo, jakby oni często wspominali, jakbyśmy takie spotkanie ewaluacyjne z tego całego procesu. Będę o tym też więcej opowiadać zresztą z Magdą Bogdanowicz, która jakby no, dołączyła do fundacji w ten sposób właśnie, że była uczestniczką tej grupy projektowej na fundacji na o chorowaniu po ludzku. Konferencji. Dokładnie. Na konferencji, e, tak. Dobra. Drugi raz się pojawiał o konferencji. 11 lutego. Online. Tak, online, więc to też jest całkiem wygodne. Można się oczywiście z całej Polski i nie tylko włączyć. I tam będziemy troszeczkę też więcej mówić o tej metodzie, co ona w ogóle daje, jakby i tym uczestnikom i. Też tak naprawdę fundacją, bo myślę, że też to, co jest najważniejsze, że zmieniamy trochę taką optykę relacji, trochę też władzy, szczerze powiedziawszy, mm -hmm. i bardzo aktywnie zapraszamy naszych odbiorców, też odbiorców działań fundacji, do tego, żeby razem z nami współtworzyli działania fundacji, współtworzyli problemy, na które należy odpowiadać, czy już w końcu takie finalne rozwiązania. Ok, czyli jeszcze raz badać, badać, badać i badać z ludźmi. Tak, badać z ludźmi bym powiedział i nie robić też takiego monopolu jakby badawczego, czyli że ok, to teraz tylko my jako badacze będziemy badać i my będziemy kminić i analizować. Ale właśnie też zapraszać ludzi, którzy mogą mieć trochę inną perspektywę, nawet na ten etap takiej analizy, czy zapraszać innych badaczy też do tego, może też z trochę innych takich zrąbków, powiedzmy, przedstawienia różnych nauk społecznych, do tego, żeby właśnie razem coś analizować. Mam takie doświadczenie, że też jednak na studiach jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o PT takie taki tak? no bo trzeba samodzielnie zrobić pracę, bla 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 bla. bla. Bo i Robert i ja studiowaliśmy, etnologię i tak. Tak, to prawda. I tam chyba jest takie właśnie przyzwyczajenie tak, do... do tej interpretacji samodzielnej. Tak, do tworzenia e... własnego badania. Tak, 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 tak. A tutaj nagle nie robi się grupowo, nie, nie ukrywam. Pewnie trzeba trochę ze sobą jakby walczyć z taką swoją ambicją, ale to też trzeba być tego świadomym, na przykład kiedy okej, okay, jakby już trochę przesadzam. I też nie jest wcale tak, że te badania są gorsze, czasami są lepsze, tak? Bo ktoś mhm. właśnie na przykład uchwycił jakiś wątek, którego my na przykład byśmy mogli totalnie. Uchwycić, mimo tego, że jesteśmy tymi osobami z tym doświadczeniem badawczym. Natomiast, oczywiście, to, co my dajemy, to jest takie świetne zaplecze do tego, żeby facilitować i kierować trochę tych ludzi, na przykład, jak ułożyć plan badania, tak? jak, jak zrobić, czy ułożyć no, przede wszystkim cel badawczy, tak? po co my w ogóle robimy na przykład te badania i mhm. przeprowadzić też przez takie późniejsze, jakby fazy. No dobra, teraz mamy dużo wyników badań, no to co dalej, tak? czyli potem tak ładnie jakby z analizy, żeby ona była użyteczna i żeby potem było można ładnie przeskoczyć już do tak naprawdę tworzenia. Rozwiązań na ten problem, który gdzieś tam chcemy rozwiąza rozwiązać, czy mieliśmy zdiagnozowane na początku. Okej. Okay. Bo ja Cię tak z różnych stron dopytuję o tę tak. fazę badawczą i, i w ogóle badania. Nie, nie tylko tego, że to jest jakieś tam Twoje pole ekspertyzy, ale też dlatego, że myślę sobie, że to może być jakby szczególnie cenna rzecz dla różnych innowatorów i innowatorek społecznych, a między innymi do nich skierowany jest nasz podcast. Część, no, widziałem różne rozwiązania, które jakby odpowiadały na fajnie zdefiniowany problem, ale nie zawsze, no, nie zawsze ta faza właśnie badawcza tak. była no, potraktowana odpowiednio, odpowiednio dokładnie, albo czasami to były jakieś rzeczy, które były oparte na danych, ale niekoniecznie nie, niekoniecznie zebranych, właśnie niekoniecznie zebranych przez siebie, niekoniecznie przebadanych w jakimś konkretniejszym mhm. środowisku, właśnie nie zawsze nie zawsze te wszystkie rzeczy się składały. Tak, jak mi się wydaje, że składają się u was? No tak. Dlatego, dlatego pomyślałem, że to jest coś takiego, coś takiego cennego. No dobra, a ile teraz osób korzysta z pacjenci pacjentom? E nie sprawdziłem z Dobra. Jestem sorry, ale. Nie, nie ma problemu. Ale, ale podejrzewam, tak że jest około tysiąca na ten moment. Mhm. Dlaczego też o tym mówię? Bo po drodze niestety też spotkaliśmy się z takimi rzeczami, do których nie do końca byliśmy przyzwyczajeni, czy na przykład wypalenie trochę zespołu i to na pewno przystopowało takie rzeczy. Natomiast... Ale waszego czy zespołu nie wiem, mentorów, osób bardziej zaangażowanych A, nie, nie, w społeczność? Nie. Bo... Mhm. To nie. To my na bo... przykład nie budujemy tej społeczności w aplikacji. To jest społeczność, które gdzieś samo, samo się buduje, że tak powiem. Natomiast faktycznie widzimy teraz bardzo duży przypływ tych użytkowników, natomiast też część straciliśmy niestety przez problemy techniczne, które mieliśmy z aplikacją pewnego czasu. Natomiast już nad nimi pracowaliśmy, jest wszystko ok, tutaj zapewniam. Mm -hmm. A przynajmniej powinno być ok. Jeżeli ktoś coś wyłapie, nie ok, to tutaj zawsze mm -hmm. jesteśmy otwarci na kontakt i zgłaszanie takich rzeczy. Natomiast faktycznie mamy około tysiąca, może nawet i więcej. W tym momencie natomiast ten rozwój aplikacji był po pierwsze zablokowany troszeczkę tym naszym wypaleniem zawodowym który no, nastąpił gdzieś tak w wakacje 2021, bo też nie, tutaj nie będę ukrywać, jakby u nas wszyscy w fundacji, która teraz liczy no, 45 osób, wszyscy jesteśmy wolontariuszami generalnie, tak jakby nikt mhm, tam tak. nie ma, nie, nie mamy takich stałych ani dochodów, ani nikt też nie jest zatrudniony jakby na umowę o pracę, więc to co dla nas było rozwi taki rozwijający, to po pierwsze jakby taki odpoczynek, też takie grupowe przepracowanie tego, okej, co tu się wydarzyło, jakby i co trzeba robić dalej, więc to nam bardzo pomogło. No i też nie ukrywam, że faktycznie ten grant też nam bardzo pomógł do tego, żeby rozwijać te aplikacje, ale też w zgodzie jakby z tymi naszymi zasadami, które gdzieś to sobie wyznaczyliśmy na początku, czyli właśnie między innymi te, takiego włączania tych osób z grupy, do której celujemy nasze rozwiązanie, żeby też to robiła razem z nami. Mhm. Mm no dobra, a chciałem cię też zapytać o Twoje różne bolączki, ale też i radości związane z tworzeniem takiego rozwiązania społecznego, ale bazującego właśnie na technologii, na aplikacji. Mhm. Dlaczego to pytam? Dlatego, że no zauważyłem, że bardzo często pojawiają się pomysły właśnie jakichś takich rozwiązań społecznych, innowacji, które jakby wychodzą z tego założenia, że. Mhm nie wiem, apką rozwiąże się takie czy takie inne problemy, mm -hmm. problemy świata. Mówię to trochę ironicznie, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Tak, 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 w pełni rozumiem. Podejrzewam, że to też się może troszeczkę brać z po prostu natury pewnych konkursów czy grantów, tak, gdzie ja już muszę przyjść z tym pomysłem. I czasami to jest takie, tych konkursów jest dużo, nie, nie wszystkie fundacje mają też takie na przykład właśnie doświadczenie badawcze, czy mają czas, żeby robić takie badania a też wchodzi taka trochę rola powiedzmy autorytetu. Także no przecież ja działam w tym obszarze, mm -hmm. to wiem wszystko generalnie, tak? I ja już wiem jak tutaj odpowiedzieć na te problemy. I na przykład to co u nas się działo, bo może może troszeczkę jakby usprawiedliwione tym, że to możemy określić takim mianem jak innowacji w sumie prowadzonej czy kierowanej jakby właśnie przez odbiorcę tego rozwiązania, tak? By tutaj Alicja, jakby miała to doświadczenie, to wynikało jakby z mm -hmm. jej takiego własnego doświadczonego problemu, takiego problemu, który po prostu doświadczała, starała się to rozwiązać. Czy, natomiast w wielu takich przypadkach, no, jeżeli chodzi o aplikacje, no na pewno nie jest to jedynym rozwiązaniem. Natomiast bardzo często ta aplikacja się pojawia w głowie w ogóle, jak myślimy o innowacjach. Mm -hmm. Tak, innowacja o, zróbmy aplikację generalnie. Natomiast oczywiście to nie zawsze musi być to. to, czego oczywiście czasami brakuje, może w takich to czego brakuje zanim skoczymy do tego mm -hmm. o mam pomysł też nie będę ukrywać, że to jest po prostu gdzieś tam takie może naturalne dla wielu z nas, tak w sensie mm -hmm. widzę problem o rozwiązanie, tak w sensie o dziecko upadło na ulicy, podnoszę i, i, i tak mamy i to jest okej okay. natomiast to jest trochę taka pułapka naszego umysłu w którą możemy wpaść tak, bo robimy to co nam się wydaje że byłoby najlepsze, żeby rozwiązać ten problem, a nie na przykład to co byłoby najlepsze, żeby rozwiązać ten problem Perspektywy, no tej powiedzmy, tutaj nawet osoby, która upadła, na przykład, tak? Mm -hmm. e, więc właśnie po to, jakby ważne są te takie fazy przeprowadzania badań, jakby dobrego zdiagnozowania w ogóle problemu, na jaki my odpowiadamy, bo czasami też jest tak, że ten problem jest po prostu źle zdiagnozowany, e, bo patrzymy na niego z naszej perspektywy, a dopiero później, właśnie jakby zastanowienie się na podstawie tych wyników okej, okay, co tu się w ogóle dzieje, tak? Jakie tutaj są problemy do rozwiązania, i potem. Jak my może. często się tak robi, tak, że robi się na przykład takie, w, w trakcie właśnie wytwarzania tych pomysłów, powiedzmy kończymy na przykład z takimi trzema, które mamy takie wrażenie, okej. Okay. One chyba mogą dobrze rozwiązywać ten problem. No to teraz testujemy i sprawdzamy, który mm -hmm. faktycznie jakby najlepiej rezonuje, najlepiej odpowiada. No i tak trochę na zasadzie takiego właśnie sprawdzania, powiedzmy, jak, 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 jak te takie pomysły w, w takiej no, jakiejś tam próbie czasu działają i który tak najlepiej właśnie rokuje, czy ma taki największy gdzieś tutaj potencjał, to potem mówimy: OK, no to to rozwijamy. No dobra, jak to przyłożyć do, waszy, do, do tego waszego doświadczenia? Bo z, znowu fajnie, że uogólniłeś właśnie tak trochę te refleksje na, na to, co właśnie można, można zrobić, można zastosować. A jeśli chodzi i, i jakby to się rzeczywiście stosuje do tej waszej fazy badań mhm. czy wymyślania alternatywnych, konkurencyjnych rozwiązań. A jeśli chodzi o ten aspekt techniczny, tak. Je, jeszcze, jeszcze dopytam, no bo właśnie czy mieliście jakąś ekspertyzę, no wiedzę po prostu w związku z tym? Budowaliście kiedyś ktoś z was aplikacje, rozwiązania technologiczne? Yy, tak, to byłem ja, to była też Katarzyna Antczak i Luiza Pianka, która też jakby do nas dołączyły w trakcie trwania tego inkubatora 3.0. No i my całą trójką właśnie raz, że mieliśmy takie doświadczenie właśnie badawczo yy, albo UX-owe, albo właśnie graficzne, no to też braliśmy udział właśnie przy tworzeniu jakichś takich rozwiązań Technologicznych, mm -hmm. czy aplikacji, czy stron internetowych. Więc to na pewno trochę nam to pomogło, natomiast no nie wszystko jakby też spow nie spowodowało, że wszystko przebiegło super gładko. Tak? Natomiast faktycznie to ta taką część bardzo podstawową, czy no podstawową aplikację, gdzie głównie jest ten czat, czy był ten czat, mm -hmm. udało nam się całkiem szybko zrobić, całkiem nieźle. Większe jazdy są faktycznie teraz, jak my rozbudowywujemy te aplikacje o ten moduł samoedukacyjny, czyli takie miejsce i może tutaj nawiążę do tej metody, Jasne. takie miejsce, gdzie my też byśmy chcieli, żeby ta aplikacja była takim miejscem, gdzie pacjenci mogą zdobywać wiedzę z różnych źródeł, tak na dobrą sprawę. I właśnie po to my powołaliśmy tę projektową, pacjencką grupę projektową. Gdzie właśnie był taki dylemat, tak? jak możemy zrobić takie miejsce w tej aplikacji, żeby faktycznie zapewnić te takie nowe sposoby uczenia się dla pacjentów. I to też było dla nas bardzo otwierające doświadczenie, bo ono też zrewidowało, co my w ogóle myślimy przez to, tak? czego pacjenci, czy pacjentki, czy pacjentom mają się uczyć, jak. I tutaj no, to jest niesamowity jakby wkład tej grupy projektowej w to, żeby faktycznie dowęzić ten problem, na który musimy odpowiedzieć. No i mam nadzieję, że już niedługo w aplikacji właśnie pojawi się to finalne rozwiązanie. Natomiast tam też tak było, że na początku mieliśmy mniejsze jakieś rozwiązania na ten sam problem, jak one by mogły wyglądać w tej aplikacji. Natomiast finalnie poszliśmy w jedno też na zasadzie właśnie testowania prób i błędów, które gdzieś tam widzimy, albo takich no, rzeczy, które należy poprawić w przypadku testów. To, y, gdzieś tam ciekawił mnie wątek innych działań y, ludzi i medycyny. Wspominałeś o y, kartach kartkach i kartach, które po pomagają w rozmowie. Y, w rozmowie o śmierci, w rozmowie o chorobie. Y, nie wiem, czy to są jakieś różne produkty, różne działania, czy różne usługi. To są takie projekty, które głównie prowadziła Ania Harko. Jedno mhm. to są właśnie takie kartki na złe okoliczności, kiedy no, na przykład nie wiemy właśnie co powiedzieć naszej osobie. Bliskiej, która właśnie została zdiagnozowana jakby z ciężką chorobą, no bo faktycznie to, o czym mówiliśmy, tak, że jest takie podejście, że o Boże, ja nie wiem, jak rozmawiać z osobą chorą na przykład, tak? Więc to były takie trochę kartki od pacjentów i ich bliskich, żeby trochę rozwiązywać takie właśnie no, wyzwania po prostu codziennego życia, tak na dobrą sprawę. Drugie to jest właśnie gdzieś te karty do rozmawiania o śmierci, bo jest to temat, który dotyczy nas wszystkich, niezależnie od tego, czy chorujemy przewlekle, czy też nie. I też to jest trochę temat taki tabuizowany, jakby w naszym społeczeństwie, a myślę, że też takie oswajanie w ogóle tego tematu jakby sprzyja takiej naszej w ogóle otwartości na to, jak to życie może bardzo różnie wyglądać i przebiegać u różnych ludzi, i że nie ma jakby takiego jednego właściwego gdzieś tam wzorca życia, powiedzmy. Okej. Okay. Wspomniana Ania Harko, z tego co pamiętam, prowadzi też podcast Ludzie i Medycyna. Tak. Serdecznie zapraszamy i generalnie, jeżeli nas tu słuchacie, możecie zaraz potem w swojej aplikacji podcastowej wyszukać właśnie te audycje. No dobra, i na tym skończymy. Na tym skończymy. Ja jeszcze oczywiście zachęcam wszystkich w ogóle do kontaktu z naszą fundacją. Jeżeli uważacie, że to, co robimy, ma jakikolwiek sens dla Was i dla innych, też po prostu zachęcamy do tego, żeby, jeżeli możecie, oczywiście wspierać nas finansowo, bo tutaj też nie, nie poruszyliśmy chyba tego wątku, ale aplikacja jest darmowa mhm. dla użytkowników i chcemy, żeby zawsze taka jakby pozostała. A granty się kiedyś kończą. A granty się kiedyś kończą i nie chcemy też iść w takie bardzo popularne, modele biznesowe, czyli albo na wstawianie tam super świetnych reklam, które wszyscy bardzo lubimy i doceniamy, ani też nie chcemy i to jest też bardzo ważne, co powiem, że dane w naszej aplikacji są bezpieczne i są anonimowe, nie sprzedajemy ich nigdzie, my nawet sami nie mamy dostępu do tych danych, bo są po prostu szyfrowane. Więc więc tutaj zachęcam do tego, bo faktycznie my troszeczkę chcemy i będziemy nad tym pracować, żeby mieć gdzieś taką trochę większą, jakby samodzielność, powiedzmy, finansową. Natomiast to jest proces, jak wiele innych procesów, um, i on po prostu będzie trwać. Ale chcemy też być po prostu wierni tym naszym ideom, które też wiemy, że są ważne dla użytkowników i użytkowniczek naszej aplikacji. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnych społecznych wynalazkach. Dzięki. Dzięki. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Możecie śledzić nas na Spotify, YouTube oraz facebookowym fanpage'u Innowacje społeczne. Podcast powstaje w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.